Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adamo 15, witam w kolejnym moim odcinku na kanale. Jest FIFA jak zawsze pięknie i cudownie. Na samym wstępie pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, żeby jak najwyżej tutaj ten nasz kanał rósł do góry. W tym odcinku bardzo ciekawe Food Champions oraz nagrody i piękny bohater 87+, więc zapraszam na odcinek. Obiecałem was, żeby trochę zachęcić was do łapkowania o paczuszkach specjalnie dla widza, a że mamy piękny evencik i te centuriony nam tutaj latają, więc mamy paczkę, cudowną paczkę 100 piłkarzy rzadkich za 300 tysięcy, ojojojojoj, coś pięknego, a może coś się uda, gwarancja 87+, no może coś da, przeważnie mam szczęście do paczek niewymiennych, więc może i do tej też będę miał szczęście, więc otwórzmy i zobaczmy, co tutaj mamy. Na pewno gruby walkout, bo no dobra, to nie był gruby walkout, chociaż to jest 88, dobra, niech będzie na was, ale liczyłem na jakiegoś centuriona, coś w tym stylu, no jednak to jest paczka 100 centurionów, no ale no może być i na was 88, zawsze coś niecoś się go przepali, szkoda, szkoda, bo jednak liczyłem na coś grubego, ale może tu w środku coś będzie, nie powiem, że nie. Mamy na pewno informa, mamy Gorecka 87, Gulasza i to by było na tyle, dużo duplikatów, oj, bardzo dużo duplikatów. Znów tak jest, że ci najlepsi są tutaj. Nie ma, ale jest Mignon. Mignon to pójdzie tutaj. Cała reszta też by mogła pójść do góry. Ale mam 50 duplikatów. Jako iż czuję leciutki niedosyt po tamtej paczce. Mamy jeszcze paczkę podstawowych centurionów, w tym 3,85+. A może tutaj będzie coś grubego? Liczę na to i fajnie jakby się zaświeciło coś pod centuriów, a temu jednak się nie zaświeci, tak? Ale będzie Roberts. Czyli 87. Kolejny dobry gdzieś tam foderek, ale no, to nadal nic, co by mogło zmienić moje życie. I trochę szkoda. Jednak się liczy, że łódź szczęścia wpadnie. Może tam jakiś Ibrahimowicz, ale nie. Nie ma tak łatwo. Nie ma znów karty Centuriona, ale mamy te trzy karty 86+, można tak powiedzieć. Mniejsza z tym. Próbujmy coś zagrać w ogóle. Fotera. Pada! Nie spodziewałem się tego. Aj, błąd. Dobrze, minio. Ale wyszedłem. I pada. Może? Bardzo ładnie, Zizu. Dobłe. To Food Champions to będzie chyba rekord, bo nie przypominam sobie. No ale jak tak będzie mi wchodził Haaland, to na pewno. Dobre. Dobre, 3-0. Szok. Szok, jeszcze raz szok, powiem wam szczerze. Do Jardinia wiedziałem, że podam. O, i to już mamy pewną bramę. Jardinia w tym miejscu to jest pewna brama. Karny? To było przed linią. Mogę zostać. Wracamy. Zizu. Ładne podanie. Jeszcze dłużej trzeba było to przyjmować. Yes! Pierwszy strzał chyba. Taki. Wow. Szok. Pierwszy taki strzał mi wyszedł. Zawsze gdzieś leciał w kosmos. Bomba. Wow. Jardinia gol. Ozdro. Ole. Głupota, moja. Przecież nie podałem, bo już by był spalony. Dawaj. Uhuhu! Tego się nie spodziewałem, że to w ogóle wpadnie. Boże, jak podał. Znaczy, co wysunął bardziej takiego. Buchanan! Wracamy, Buchanan. Ten to jest kozak, ja mogę grać nim do końca życia.
gramy. Czyżby dogrywka dla widza? Dobre, dobre, dobre. Openda! Co najśmieszniejsze, że chciałem podawać i wpadł do bramki, nie rozumiem. To było podanie tutaj. To nie był strzał. Nie wiem, jakim cudem w ogóle to wpadło. Najlepszy start Food Champions chyba w mojej karierze. Od jakichś czasów tam ostatnich, co nie? Nie, to nie jest ta magiczna minuta. To była moja magiczna minuta. Nice! O, ale zjebałem. To jest wszystko możliwe. Poszedł sobie, zagrać mimo to. On nie to rozegrał, wam powiem. Ale... Uj, halo! Ja pierdzielę. Nie rozumiem tej gry. Piłka przy nim leci, zamiast ją wybić, to... Pobawi się trochę ze mną jeszcze w tym meczu gość. Nic kompletnie nic nie zrobił, co nie? Tylko z 4 do 0 się raz podniosłem. Do remisu, a potem do dogrywki bardziej. Ale z 6 do 0 to... Nic się nie stało. Nie, słaby mecz. Nie mogłem zaczaić, o co tu chodzi. Nawet się nie będę tutaj zbytnio denerwował. Ale na sam start osobiście jest spoko. 4-1. 1 hour later. Walka o 10. zwycięstwo i teraz lecimy z Dresden. Zobaczymy, co Rüdiger z Maldini mi zrobią, albo Smolarek z Wollerem. Wielki powrót Dembele i Zaba. Patera. Patera. Było blisko. Szkoda. Jedymy. Tchouameni. Tchouameni. Zizu! 1-0 w końcu. To co? Di Marika. I wkrętka. I bardzo ładnie 2-0. Ulubione moje rzuty rożne. Cristiano Ronaldo. Bardzo ładnie. Dembele. Wolny. Dziękuję serdecznie. No nie wierzę. Ajajajajaj. Ale ten się nie myli. Zizu. 3-0. Tego właśnie brakuje przy Cristiano Ronaldo, tego zakończenia akcji. 3-0, mamy 10. zwycięstwo w Food Champions. Niestety nie udało się wbić nic nadzwyczajnego. Pechowe 13-7. Nie, jak można tak powiedzieć, pechowe, no bo do kolejnej rangi brakowało jednego zwycięstwa. No szkoda, ale tak to już jest, dlatego mamy 3 czerwone piki, 2 razy 84+, więc otwórzmy te piki 84+, a może coś wpadnie. Dobra, niech będzie gulasz. A tutaj coś grubszego? O Jezus Maria, chyba najgorzej jak można było trafić. No nic. Czerwone, a co w czerwonych na nas czeka? Czy coś wysoko ocenionego? Marsz, dobrze. Będzie szybko do przepałki, bo nie wiem, czy nie będę miał wystarczająco czerwonych do zrobienia. Proszę bardzo, Danilo. No, do zrobienia 86+, tam jest chyba. Ale Danilo, no dość ciekawa karta, powiem szczerze, zaciekawił mnie teraz swoim wyglądem. A ostatni to będzie jeszcze Benacer, proszę bardzo, sama włoska leci. No tu już piki o wiele lepsze. Zostaje paczka rzadkich piłkarzy i paczka Ultimate, no. Zobaczymy, co nam tutaj da, od tej gorszej zaczniemy. Mamy walkout, to dość, chciałem powiedzieć, gruby. Ale to będzie Immobile, tylko 86. Więc tutaj bez szału, a cała reszta oczywiście w dół. Paczka Ultimate, a w środku paczka idzie w prawo. Nie ma nic specjalnego i jest to Portugalia. Jest to Ruben Dias, więc chociaż tu mamy 88. Bardzo mnie to cieszy, że z tej paczki dało coś wysokiego. Zawsze te overalki się przydadzą. A jest Fafarafa, proszę bardzo. Fafarafa też no, cenowo wychodzi, nie chciałbym powiedzieć Quicksilver. Myślę, że za jakieś 15 by się go kupiło. No ale mamy kolejnego Centuriona, zaskakująco. Dodatkowo dwa walkouty.
parę osiemdziesiątek trójek, 19 duplikatów. Każdy w innym wieku mogłem te 83 trójki dać do góry, ale pomyślę, że 300 tysięcy będę miał na koncie. Tego się nie spodziewałem. Że tak szczerze tu nie poleci nic. Kompletne nic, dno. Więc od razu 30 tysięcy dodatkowo, czyli tak mówiłem, 300 tysięcy na koncie jest i to bardzo miłe. Szkoda, bo to nie były jakieś idealne nagrody. Osobiście wiele razy już zauważyłem, że jak się to 11 zwycięstw zbije, no to te nagrody są o wiele lepsze, więc chyba będziemy się tego trzymać. Na zakończenie tego odcinka mamy kontencik z bohaterem 87+. Ostatnie zadanko w tym momencie oddajemy i bierzemy dużą złotą paczkę oraz właśnie paczkę bohatera 87+, z podstawą lub mistrzostw świata. I oby była mistrzostw świata, bo tego mam najmniej, więc ten piczek bardzo mnie ciekawi i czy zakończenie odcinka będzie dobre, czy to w końcu odda, bo to jest najważniejsze. 3, 2, 1, oby było coś World Cupowego. I mamy go w. Mamy go w i tego go w chętnie przyjmę. Napastnik go w. Dobrze, SNPP. No, na pewno lepsze niż Papel czy tam Kol, bo tego bym na pewno nie chciał, więc cieszę się, że jest go w. Na pewno chętnie go przetestuję w składzie w kolejnych odcinkach, więc oddało. Można powiedzieć, że ten pik oddał, chociaż tak szczerze wartość GW, nie, 600 tysięcy GW. Ile? To naprawdę oddało, bo bałem się, że będzie z tym problem, chociaż może i overall słaby, bo 87 tylko, ale jednak jeżeli chodzi o wartość, to bardzo mocno oddał, więc ja wam serdecznie dziękuję. W tym odcinku to tyle, zostawcie łapkę w górę i do następnego, na razie, pa, pa.